Zawsze kochałem gry wideo. Zawsze marzyłem o byciu w większym lub mniejszym stopniu częścią umiłowanej branży. Mimo że droga do realizacji celu nie zawsze była usłana różami, udało się. Motorem każdego mojego działania była zawsze pasja i oddanie dla projektu. Od dzielenia się z Wami moimi obserwacjami przepuszczonymi przez ludologiczny obiektyw, rozkładania ich części składowych na czynniki pierwsze, przedstawiania tematu w formie czysto technicznej, jak i hardkorowo luźnej. Przez dawanie upustu różnym emocjom podczas chorych wstępniaków, pomaganiu innym jak tylko się da w ramach charytatywnej tarczy ROJA, integrowaniu Was poprzez autorską sportową inicjatywę PZR, paintball z ROJEM na tony nagród, czy wspólne granie w różne gry. Po materiały z różnymi przyjaciółmi oraz swoją niemal już rodziną nieocenionymi The Shielders. Warto również wspomnieć tutaj o tak wspaniałych osobach jak Kibas, Urhara czy Izak, bez których ten kanał wyglądałby całkowicie inaczej. Montażowo wyśrubowane, kompleksowe relacje z różnych eventów. Na rojtestach, które dały mi szansę na realizację przeróżnych pomysłów, kończąc. Dlaczego to wymieniam? To nic nie byłoby warte, nic nie miałoby sensu, gdyby nie Wy, najbardziej kreatywni i kulturalni widzowie w internetach. Kochana grupa fanów, która inspiruje, mobilizuje, wspiera. Po prostu jest. Na dobre i na złe. Mimo umownych wyświetleń i braku kontentu pokroju 10 ciekawostek o upośledzonych pingwinach w Afryce, żygni w starą challenge, pranków na sprzedawanie koskotom w nocy, patologicznych dram czy fidget spinnerów do muzyki Despacito, bo przede wszystkim liczy się, czy kochasz to, co robisz i czy szczerze w to wierzysz. Dla Was po prostu chce się tworzyć, chce się wymyślać, uruchamiając najmocniejszą broń – wyobraźni. To już 6 lat codziennych filmów, kochani. Nie żałuję ani jednego dnia pracy, ani jednej chwili dla Was poświęconej. Gdyby nie Wy, nie byłoby mnie. Prosta transakcja wiązana. Dziękuję za ten wspaniały czas. Dziękuję za pomoc w realizacji wielu marzeń. Chcę, byście zapamiętali mnie jako pasjonata. Nic więcej. Zacznijmy więc wspólnie rok 7. Gry łączą, a nie dzielą. Tarcza.